wszystkich w GTA 5 Online. Znajduję się na sesji publicznej, więc moi drodzy, zawsze mieliśmy problemy z sprzedażą towaru na sesjach publicznych. Moi drodzy, jeżeli jesteś posiadaczem bezużytecznego RC Bandito, to dzięki temu pojazdowi staniesz się bogiem na sesji publicznej. Będziesz miał tryb pasywny z możliwością strzelania. Więc moi drodzy, przechodzimy do konkretów. Więc najpierw, moi drodzy, musimy sobie wezwać RC Bandito. Glitch jest banalnie prosty, jeżeli oczywiście posiadasz RC Bandito. Teraz podjeżdżamy sobie pod diabelski młyn i będziemy wduszać i przytrzymywać strzałkę w lewo i strzałkę na dół równocześnie. Pojawi nam się tak zwana jakby stacja radiowa. Pamiętajcie, trzymamy strzałkę w lewo i strzałkę na dół. Pojawi nam się stacja radiowa. Trzymamy cały czas to, wduszamy trójkąt. Będziemy mogli wysiąść z pojazdu. Cały czas trzymamy strzałkę na dół. Teraz wduszamy, trzymając strzałkę na dół, wduszamy też strzałkę w prawo. I teraz czekamy, kiedy nasz awatar wsiądzie na diabelski młyn. Ale powtarzam, strzałki na dół jeszcze nie puszczamy. Ja wam powiem kiedy. Więc teraz musimy poczekać, kiedy ruszy diabelski młyn. Wtedy zmieni się filmówka. I dopiero jak zmieni się filmówka, że diabelskie koło rusza, młyn, jeden chuj koło, wtedy będziemy puszczać, czyli dopiero teraz puszczamy strzałkę. Pojawia nam się takie coś, wduszamy options online, opcje zabij się. To co tutaj na dole mamy, wejdź i zmiana obrazu, tego nie dusimy. Po odrodzeniu się, teraz wduszamy strzałkę w prawo, dostaniemy komunikat, że przeszka zakończy się po pełnym obkrążeniu. Pełne obkrążenie niestety trwa 2 minuty, więc musimy przez 2 minuty czekać. Pojawi nam się do góry po lewej stronie ekranu tak zwany komunikat, że opuszczamy diabelski młyn, diabelskie koło, wduszając trójkąt. Będziemy mieć cutscenkę, że wysiadamy po prostu z tego diabelskiego młyna. Więc u mnie tutaj za chwileczkę będzie trójkącik do góry i wduszamy, naciśnij trójkąt. Mamy taką scenkę i właśnie w tym momencie, moi drodzy, mamy tryb pasywny z możliwością wybierania broni. Dodatkowo mamy Good Moda. W skrócie, moi drodzy, ani ja, ani gracz nie zabiją nas. Czyli w skrócie, ani my nie zabijemy gracza, ani gracz nas. Jedynie co nas może zabić, to tylko buty. Tutaj trochę przyspieszyłem, bo to jest nieistotne. Ja teraz, moi drodzy, będę robić coś takiego jak sprzedaż towaru z klubu nocnego. Specjalnie właśnie na sesji publicznej z trybem pasywnym. Dlaczego to pokazuję? Bo moi drodzy, wsiadając do pojazdu, nasz pojazd, nieważne jaki to będzie pojazd, stanie się przezroczysty, czyli nikt nam pojazdu nie zniszczy, więc możemy ze spokojem robić sobie paczki, sprzedawać towar i mieć to w dupie. W ten sposób możemy wkurzać innych graczy. Więc na przykładzie
Lecimy z koksem, akurat tylko klub mam aktywny, więc będę sprzedawać towar tylko z klubu za te 325 tysięcy tam. A więcej się już nie uzbierało. No i dobrze. Więc moi drodzy, na mapie gracze, jak na nas patrzą, to widzą nas normalnie, ale podlatując bliżej, próbując nas zniszczyć, widzą nas przezroczystych. Więc tutaj będzie trochę przyspieszona cutscenka, żeby pokazać, o co mi chodzi. Więc tutaj sobie jechałem. Sprzedaż towaru, bleble, jak widzicie, ktoś próbuje do mnie strzelać, ale niestety pociski mnie nie trafią. Strzelał na ślepo. A dlaczego? Bo dla niego ja jestem przezroczysty. Tak jak ja go widzę przezroczystego, tak on mnie też widzi. I dlatego gówno może mi zrobić. Pokażę to na jeszcze jednym przykładzie. Bo tutaj oczywiście sprzedaż sukces, ale byłem jeszcze na pobocznej misji. Król zamku, czy coś takiego tam. I tutaj, moi drodzy, ja widzę siebie normalnie, ale gracze niestety nie widzę w przezroczystych barwach. Więc chodzi o to, że zaczęli się wkurzać, bo ją właśnie tutaj zacząłem przeszkadzać. Oczywiście wiadomo, kto wygrał. Oni mnie widzieli, tak jak ja ich. Jak widzicie, gówno mi mogą zrobić. Ja miałem z tego frajdę. Więc moi drodzy, jak sami widzicie, jest frajda, jeżeli chodzi o zabawę. Oczywiście już mnie tutaj, jak się bawiłem, kilku graczy zgłosiło do wyrzucenia, ale i tak im gówno to wyszło. Faka mi pokazał. Tak, masz pecha, frajerze. Więc moi drodzy, jak widzicie, jest to opłacalne. Dla nich to wyglądało, że mam good mod, ale w realu jest tak, że my nie mieliśmy czegoś takiego jak good mod. Ktoś załatwił mi oprecha. Chuj z tym. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie sobie ze spokojem powkurwiać graczy i sobie pozbierać paczki czy sprzedaż robić towaru, to polecam taki glitch. Oficjalnie ja tam wolę sobie zrobić sesję MTU i tam się bawić, kurwa, na sesji publicznej wtedy. Tak, jestem cheater, tak. Więc moi drodzy, tak jak powiedziałem, ja tam wolę na MTU, ale możemy powkurwiać graczy, bo zabić ich nie możemy, oni nas zabić też nie mogą. Jedynie jakbyśmy mogli go zabić, to musiałbym wysadzić swój pojazd, wtedy bym go zabił. Zajebiście to wyglądało. Teraz akurat się dowiedziałem, jak można to coś szybko wyłączyć, czyli po prostu musimy zrezygnować. Jeżeli jesteśmy w Sekiro Surf czy w klubie, musimy z tego zrezygnować, musimy włączyć pasywkę i normalnie i wyłączyć pasywkę, wtedy stracimy super zdolności i wtedy nas każdy będzie mógł zabić na danej sesji. Oficjalnie my się też możemy zabijać, więc jeden chuj, tylko właśnie w ten sposób. Więc moi drodzy, glitch jest taki se, nie mówię, że wymiata, ale pokazuję, bo inni na przykład pokazują te glitchy, bo to jest oczywiście zaczniętej glitch, tylko go pokazują, a ja wam też pokazuję zabawę na takim glitchu, mogę go ocenić i mogę powiedzieć, czy warto się w takie coś bawić, czy nie. Oficjalnie
nie warto się w takie coś bawić ze względu na to, że nie wszyscy posiadają RC Bandito, więc o dupę rozbić. Taki glitch jest fajny dla tych, którzy mają RC Bandito, żeby powkurwiać graczy. Więc moi drodzy, powiem tylko tyle, że to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało.